Mnóstwo ludzi uważa, że epoka średniowiecza to były tak zwane ciemne wieki, a żyjący wtedy ludzie byli prymitywni, przesądni i nie mieli pojęcia o technologii, ale to tylko mit. Historycy na całym świecie przez lata próbowali udowodnić, że ludzie byli wtedy zupełnie inni. Te fałszywe przekonania rozprzestrzeniły się prawdopodobnie dlatego, że niektórzy narzekali na jakość literatury z tamtych czasów i twierdzili, że nie mogą znaleźć potrzebnych źródeł historycznych. W rzeczywistości średniowiecze wcale nie było mroczne. Był to całkiem fajny czas dla filozofii, innowacji i dzieł sztuki, które stały się legendarne. To właśnie wtedy zaczęto używać okularów. Był to czas postępu z wynalazkami takimi jak ruchoma czcionka, ciężkie pługi i mechaniczne odmierzanie czasu. Te trzy rzeczy stworzyły później podstawę dla rewolucji przemysłowej i wieku oświecenia. Był to również wspaniały czas dla artystów. Dzięki mecenasom i gildiom nawet ci wywodzący się z biednych środowisk mogli zabłysnąć. Wykazywali się w różnych formach sztuki, takich jak gobeliny, bogato zdobione manuskrypty i rzeźby. W ten sposób przygotowali scenę dla renesansu i nie działo się to tylko w Europie. Chiny pracowały nad nawigacją i udoskonaliły kompas, a afrykańskie królestwa zaangażowały się w złożony handel, a cywilizacje kwitły w obu Amerykach. Ludzie w średniowieczu wierzyli, że Ziemia jest płaska. To nieprawda. Dosłownie wszyscy średniowieczni uczeni uważali, że nasza planeta jest kulą. Cóż, tak naprawdę myśleli, że jest idealnie okrągła, podczas gdy teraz wiemy, że jest lekko eliptyczna. Jeden z uczonych zdołał nawet obliczyć promień naszej planety za pomocą matematyki i pomylił się tylko o 31 kilometrów. W XIX wieku rozpowszechniano fałszywe informacje, że ludzie w średniowieczu wierzyli, że Ziemia jest płaska. Wydawało się to dobrym przykładem tego, jak bardzo byli zacofani. Wielu obwiniało to bardzo popularnego amerykańskiego pisarza z tamtych czasów, Washingtona Irvinga. Napisał on książkę, którą większość uznawała za biografię Krzysztofa Kolumba, mimo że była to w większości fikcja. W jednym z rozdziałów wspomniano nawet o tzw. ekspertach, którzy twierdzili, że Ziemia jest płaska. Ludzie w średniowieczu nie żyli dłużej niż 30 lat. Nie jest to całkowicie nieprawdziwe. Po prostu większość ludzi interpretuje to w niewłaściwy sposób. Nie oznacza to, że ktoś był uważany za starego lub był jedną nogą w grobie po ukończeniu 30 lat. Jeśli osoba z tamtych czasów zdołała osiągnąć dorosłość, często dożywała 60 lub 70 lat. Nikt nie uważał się za starego, dopóki nie skończył co najmniej 50 lat. W tamtych czasach średnia długość życia była znacznie niższa, ponieważ ludzie mieli mniejsze szanse na przeżycie dzieciństwa. Istniało też wiele chorób, których nie można było leczyć, tak jak dziś. Ludzie z mrocznych wieków byli brudni i śmierdzieli. To nieprawda. Oczywiście nie rozumieli, że zarazki powodują choroby, co wiedzieliśmy już w XIX wieku, ale popularne opowieści o tym, że nie myli się i byli stale brudni, nie są prawdziwe. W rzeczywistości w średniowieczu ludzie lubili brać kąpiele zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach. Wyrabiali mydło i używali go chętnie, ale także uwielbiali odwiedzać łaźnie. Szczoteczki do zębów istniały tylko w średniowiecznych Chinach. Z kolei w Europie ludzie czyścili zęby szmatką. Od czasu do czasu używali naturalnych środków, aby ich oddech był świeży, a zęby pozostawały białe. W tamtych czasach ludzie mieli nawet rytuał umycia rąk przed posiłkami, zwłaszcza ci zamożniejsi. Nie chodzi o to, że chłopi nie myli rąk, ale ci z kręgów arystokratycznych korzystali z luksusowych przyborów, a w trakcie mycia minstrele śpiewali im piosenki. Jeśli bogacze spożywali posiłek z królem, czekali aż władca umyje ręce, zanim siedli do stołu. W ten sposób okazywali mu szacunek. Wielu historyków uważa, że takie tradycje zaczęły zanikać około XVI wieku, kiedy powszechnie zaczęto używać widelców zamiast umytych palców. To prowadzi nas do następnego mitu. Średniowieczni ludzie nie używali sztućców. Ale to też nieprawda. Niektóre rzeczy jedli palcami, ale nie wszystko. Łyżki i noże były dosyć powszechne, a widelec wynaleziono w IV wieku w Cesarstwie Bizantyjskim. W XI wieku widelce były powszechną rzeczą we Włoszech. Ponadto inne kraje europejskie również zaczęły dodawać je do zestawy stołowej. Ludzie w średniowieczu nie podróżowali. No, nie do końca. To nie tak, że wszyscy rodzili się, dorastali i umierali w tym samym miejscu. Oczywiście nie mieli takich sposobów podróżowania jak my dzisiaj, ale istnieje wiele zapisów, które pokazują, że ludzie często podróżowali. Przeprowadzali się nawet do innych miejsc w całym kraju. Człowiek jest ciekawy otaczającego go świata bez względu na to, w jakich czasach żyje.
Chłopi w całej Europie odwiedzali klasztory i kościoły lub udawali się na pielgrzymki niezależnie od tego, czy odbywały się one w ich kraju czy za granicą. Średniowieczni rycerze byli bardzo powolni z powodu swoich ciężkich zbroi. To dopiero nieporozumienie. Mark Twain napisał zabawną książkę zatytułowaną Yankees na dworze króla Artura. Jej główny bohater żyje w XIX wieku, ale pobójca traci przytomność i budzi się w średniowiecznej Anglii w czasach króla Artura. Książka ta stała się również źródłem wielu błędnych przekonań ludzi w USA na temat średniowiecza. Mark Twain opisał, jak bohater biegał w kółko wokół rycerza, który miał trudności nawet z poruszaniem się w ciężkiej zbroi. Ten pomysł jest zabawny, ale w rzeczywistości nie jest prawdziwy. Rycerze nie byliby w stanie brać udziału w bitwach ani robić zbyt wiele, gdyby ich zbroje naprawdę były takim ciężarem, zamieniającym ich w żółwie. Wysokiej jakości zbroja płytowa z tamtych czasów ważyła maksymalnie 27 kg. Była dobrze rozłożona na ciele człowieka, który przygotowywał się do walki przez prawie całe swoje życie. Rycerz w zbroi mógł więc wspinać się, biegać i wykonywać resztę koniecznych czynności z zaledwie kilkoma ograniczeniami. I nie, procesy czarownic nie były tak powszechne w czasach średniowiecza. Zdarzały się oczywiście, ale większość tych historii jest przesadzona. Do XIV wieku świat nie wiedział ani nie myślał zbyt wiele o idei czarów i czarownic. Jednak gdy średniowiecze dobiegało końca, niektórzy zaczęli mieć pomysły, że pewni ludzie parają się czarną magią. Istnieją oficjalne zapisy z procesów czarownic, a nawet pewne książki, które mówiły o niebezpieczeństwach związanych z czarami. Ale ten szał na punkcie magii był czymś, co wydarzyło się głównie między XVI i XVIII wiekiem w społeczeństwach Ameryki Północnej i Europy. Był to czas, kiedy dziesiątki tysięcy ludzi zostało oskarżonych o uprawianie czarów i ponieśli z tego powodu śmierć. Strach przed czarami jest obecny nawet dzisiaj. Co ciekawe, teraz, w XXI wieku, jest większe ryzyko, że ktoś zostanie oskarżony o uprawianie czarów, niż w całym średniowieczu. Wiele osób uważa, że średniowieczni lekarze nosili dziwne stroje. Prawdopodobnie widziałeś kostium na Halloween zwany średniowieczną maską dżumy. Jest to dość dziwny, a nawet nieco przerażający skórzany strój z maską z dużym dziobem. Opisy w większości wyjaśniają, że lekarze nosili go jako ochronę w połowie XIV wieku, kiedy czarna śmierć panoszyła się w Europie. Jednak w średniowieczu nikt czegoś takiego nie nosił. Strój ten nie został wspomniany aż do XVII wieku. Niektórzy lekarze we Francji i Włoszech mogli go używać przez jakiś czas, ale gdy wszyscy zaczęli z nich kpić, prawdopodobnie po prostu zrezygnowali.